Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie, zagrajmy w Dark Souls Score of the First Sin. No niestety, nie mam jeszcze takiej tarczy, którą mogłem tak fajnie sobie zategować, ale kto wie, może jaką znajdę. Dla nas to chciałem sobie zobaczyć, jak wielki jest ten miecz i no, jest kurde olbrzymi, mówiąc krótko. A, dobra, właśnie, moment. Bowiem o czymś zapomniał. Kurde, nie chciałem tego wykorzystać. Dobra, zrobiłem prawdopodobnie szybkie cięcie, ale to tak, profilaktycznie. Wróćmy na razie do mojego długiego miecza. Ale patrzcie, topór, który znalazłem, może i waży więcej, ale jest o wiele lepszy od ognistego długiego miecza, a on jest już ulepszony na plus 3, a to bazowo ma już większe obrażenie. No i nawet nie bije tak wolno. Próbuję przejść na skróty. Jezu, ale było blisko! Ty dziadu! No już bandyty sobie dał, miło. Gleba! O kurde! No was się tu nie spodziewałem. Gdzie z tym Estusem? Czy coś nie pomyliło, kolego? No. Tylko to jest ten problem niestety, że właśnie topór zużywa o wiele więcej energii do niektórych ataków. Chyba to może tylko moje jakieś inne wyobrażenie. Dobra, ładnie wykoszeni, to mi się podoba. Zbroja pustego piechura. Nie chciałem pochodnie zapalać. I rękawiczki pustego piechura. Dobra. Tutaj ziomeczek. Od razu po wycięcia. Haha! Co? Okej. Coś ci chyba nie wyszło, kolego. O, pięknie, ten mi oddał od razu czas do pochodni. Bo właśnie tutaj pochodnie mają taki czas, widzicie? Mam teraz 23 minuty, a każda pochodnia pali się 5 minut, a im więcej pochodni zbierzemy, tym po prostu bardziej ten licznik się uzupełnia i jedna pochodnia po prostu może dłużej trwać, że tak powiem. No, wiesz, będę bawił za po prostu gościa tu składać. Dwa ciosy tego miecza wystarczą, żeby go położyć, się będę bawił. Przez jednego nieumarłego. No, nieważne jak bardzo... Nie, chociaż dobra, może... Weźmy sobie, wymienimy miecz, bo i tak nie będę z niego korzystał. Ale jeden jego cios powinien... A może nie jeden, no ale... Kilka ciosów wystarczy, żeby się... tutaj pozbyć. A jak to działa w ogóle, że tego zabijam na 3 ciosy, a tamtego na 2? Jakie dziwne, nie sądzicie? Sprawdziłbym jeszcze, czy Lucatiel może dalej jest u siebie. Ale to za moment. Jakby spróbował. Szczęście dla mnie. No ci! No kurde, ten skąd się tu wziął? Ty stamtąd wyleciał? Nie widzę tego, naprawdę. To jest tak, że oni wcale nie są trudni do pokonania, tylko... Irytujący jest fakt, jak bardzo oni potrafią dać w kości, jeśli chodzi o walkę.
I to nie dlatego, że zadają dużo obrażenia, tylko właśnie dlatego, że potrafią znikąd ci po prostu wyskoczyć, nie wiem, 20 w 20 na przykład. Okej, okay. Ja i moja ślepota widzę górą. Wybuch. Dobra. Szybka wymianka. Kolejne i lecimy dalej. Nie chcę tak wszystkich po kolei zdejmować, no ale widzę, że jest trochę nieuniknione. A nie, tego tam są wszystkie. Karangryjska zbroja, to już druga, co wybrałem. Fajnie, że to nie miała prawa mnie trafić. I leć tam. To jest akurat fajne, jak się ich odpowiednio wypatrzy, to można ich właśnie strącić w tę przepaść. Oni nic nie są w stanie na to poradzić. Dobra, uprzyćmy ich ataki. Może jakoś inteligentniej. Na pewno inteligencji, nie? Nie, tarczę podniesioną dostałem z tego obrazu. Kongrac, naprawdę, kongracja. Nóż do rzucania, jeden z wielu. Pamiętaj, że te klejnoty mogę sobie wystakować tak naprawdę i każdy nie leży w jakąś konkretną ilość. Tak, tym muszą mieć kilka. Okej, powinien być backstab, no ale dobra. Przed tobą przyjaciel. A gdzie konkretnie? A chyba, że to o tamtego maga chodzi, to wtedy tak. Ale trochę złym miejscu jest ta wiadomość zostawiona. Też jest trudno, potrafię nagle gdzieś pojawić. Dobra, jak już jesteśmy tutaj, to zobaczmy, czy Luka Tiel wciąż tu jest. Nie, już się przeniosła, okej. Okay. Teraz najlepiej byłoby nie zginąć do momentu spotkania się z naszym kolegą. Dobra, na wszelki wypadek wejdę tu na górę, jeśli ich pozbędę. To jest opcja, że to właśnie ten i tak na plecy wskoczył. Kolejne odzyskane, bardzo miło. Dobra, wymiana broni. Gościu, skąd ty się tu wziąłeś? Pewnie jeszcze se pieska przyprowadź, bo dlaczego by nie? Wymiana broni. Nie, cały czas po 10 tarczy dostałem damage. O, bardzo ładnie. Ten drugi czas nie powinien go sięgnąć, no ale jako że sięgnął, to ja tam narzekać nie będę. W ogóle chciałem na nóż, bo by mi lepiej zmienić, żeby to niszczyć, bo nóż nie strzela tyle wytrzymałości. Ale z drugiej strony trzeba parę razy zaatakować. Dobra, weźmy to, weźmy nóż i spróbujmy zabić te psy z dystansu. Powiedzmy, że to się udało. Jak on nie trafi? Co? Chciałoby się! Na wszelki wypadek użyjmy Estusa. Bo Estus to jest zawsze najbezpieczniejsza opcja, jeśli chodzi o leczenie. Ruszanie znanego żołnierza. Lama krwi. A ten mi pewnie na plecy skoczył.
pana żegnamy. I tu był przedmiot. Duża dusza dumnego rycerza i mały, gładki, jedwabisty kamień sztuk 3. Chcę zostawić po sobie. Tak średnio. Ale na szczęście mogę się bardzo łatwo wrócić. Tam, gdzie chcę. Bo teraz użyjemy klejnot życia, żeby się podleczyć. 11 minut już to trwa. Ja jestem cały czas w fazie początkowej. Do bossa jeszcze mi wparłem. A to jest mój goal. Na ten odcinek. Dobra, widzę, że dopóki tych nie zaatakuję, to oni się stąd nie zamierzają ruszyć, tak więc nie zamierzam ich budzić. Niech coś śpią. Chyba ci coś nie wyszło, kolego. Boże. Tam są problemy z tych komacjów do wymiaru. Rapa! Nie weźmiesz mnie z zaskoczenia. Okej, Gaba mnie też się już przeniósł. Spoko. Okej, teraz czas na podróż na tereny średnio znane, ale już słyszę potworki. I proszę, są. Okej, oba boją się światła. No to rzucamy ile będzie. Się ustawię trochę lepiej, żeby mi ten cholerny łucznik się nie wtrącał. Tylko dwa tu są. Strasznie drogie. No, trochę. Zresztą mnie to drewno, więc może by sobie takie coś powiem wyciosać samemu. Skąd on musi go nie strzela? A, ten. Dobra. Tutaj da się wejść do pewnego momentu. Jak się strzeli w tej wodzie, to by się go nie widać. Co to był za rzut, chłopie? Widać cię, stary, widać. Jak na dłoni. Jezu, nie chciałem tej wiadomości, ale tak, ale straszliwie się spodziewałem, co tu będzie napisane. Kodeczka do wysadzenia. Tutaj są kolejni uwieszeni. Jezus, gdzie jest ten łucznik? Dobra, zobaczmy, czyje oko jest bardziej sokole. Gdzie on jest? Tu się schowałeś. Dziadu. Pewnie, on sobie będzie strzelał byle jak, a ja muszę czekać, aż on się wielce poja... Okej, okay, tak też można. Nawet preferuję. Dobra, to... Panu dziękujemy. Tutaj chyba nie ma więcej takich akcji, chyba że kawałek dalej, ale nie wydaje mi się. Natomiast tutaj, o właśnie, możemy niczym Leonidas prawie że sprzedać kopa i otworzyć sobie kolejny skrót. Choć to jest, tego skrótu chyba nie było na konsoli. Tam musiałem chyba tutaj pociągnąć za to koło i to się chyba obróciło. No ale nevermind. Dobra. Użyjmy klejnotu. Tam nas oczywiście właśnie są przeciwnicy. Chyba czy zdołałbym go ustrzelić z tej odległości? A, zdołałbym, miło. To może właśnie, to najpierw zajmijmy się typami, a potem pogadajmy z ziomkiem. Bierzemy mieczyk, który już, no, ma niewiele wytrzymałości niestety. Idzie w ogóle? Czy postanowił zostać na tym stanie?
nie? Chyba został na statku. Jest i mój człowiek. A jednak, proszę, był jeszcze jeden. Bo... Czekał, aż ja podejdę, żeby mi skoczyć na plecy. Dobra, kryształ proszę, czy tam klejnot. Nawet dwa. Tu się boisz. Niezłą mapę redukcji muszę przyznać. Fajny wykrok. Adios. Ja sobie wolę zostawić na tego bossa, który jest w tym statku. Chociaż tę broń muszę wymienić już niestety. Teraz próbuję z tym toporkiem. Też niestety bije on... Mimo iż ma większe obrażenia bazowe, to typu w rani trochę jakby mniej. Albo mi się po prostu coś wydaje. A dobra, podobnie. Paragnijski hełm. Okej, okay, kolejna. A zobaczmy, czy jest lepszy, czy nie? No, nawet, że jest. Hełm noszony przez Warangijczyków, którzy terroryzowali pobliskie wody. Drangleic ma na północy rozległą linię brzegową. Za północnym morzem znajduje się natomiast nieznany kontynent, gdzie podobno żyją potwory. Dobra, no hełm mamy lepszy, to czemu by go nie założyć? O! Tego gościa tu nie było na konsoli. A to jest kolejny, to jest przeciwnik, który właśnie znajduje się głównie w lokacji, do której mnie zabierze ten statek. A też poza tymi atakami wiem, że potrafił jeden mnie złapać, a dwa potrafił rzucić we mnie kulą ognia, ale na szczęście tym razem tego nie zrobił. Tak więc kolejny klejnot zdrowia. I lecimy nadrobić rozmowę z naszym magodziejem. A co za tym idzie, wysłać go w miejsce no, o wiele bardziej bezpieczne od tego. Zresztą jak go przez tyle czasu nie zaatakowali, no to nie wiem, może się go trochę boją. Albo opcja trochę bardziej prawdopodobna, nie zdają sobie sprawy z jego obecności. Hello. Can we talk? I sense power. Very well. From this day, you shall be my new pupil. I am Carillion. Carillion of the Fold. Surely you've heard the name. Yeah. Now, do not be afraid. Let us explore the limits of sorcery. Ja znam imię typa, ale nie znam, jeśli chodzi o... A dobra, tak, tak, potrafię to połowę wzmacniać. Ale nie, ja jako postać to nie znam typa. Kostur magodzieja, to możemy sobie dziabnąć. Dodatkowo pierścień zaklęcia oraz pierścień z lazurowym klejnotem. Pierścień, który należał do Fiorenzy, jedynego obdarzonego fortuną kupca z Volgen. Skraca czas rzucania zaklęć Fiorenza, czy Fiorenza. Wydawał swoje bogactwa na luksusowe ozdoby oraz rzadkie eksponaty kolekcjonerskie, ale zrujnowały go lata nadmiernej rozrzutności. Poproszę. I tutaj pierścień przekazywany studentom Melfickiej Akademii Magii, osiągającym wymagane wyniki w nauce. Jego kwarcowa dusza zwiększa obronę przed magią. Piromanta Glocken wytwarza repliki tego pierścienia ku wielkiemu niezadowoleniu konserwatywnie uczelnianej Starej Gwardii. Też próbujemy. Tutaj. O, kadzidło prostaka. To jest... A w sumie to jest chyba jeszcze inna rzecz, którą... Nie pamiętam, czy ja to mogę spalić, czy to muszę... Czy muszę spalić w ogniku? Nie pamiętam. A to jest rzecz, która mogę właśnie... Jeśli mam jakieś zaklęcie, to mógłbym dosłownie obniżyć nawet do 5 punktów wymagania. Jeśli miałbym tylko 5 punktów inteligencji, to mogę, gdybym oczywiście na tyle był w stanie, tak oczywiście nieskończoność, a nie tylko jedną sztukę, to mógłbym sobie wykupić tego, ile bym chciał i obniżyć o bardzo, bardzo duże ilości.
jeśli chodzi o wymagania zaklęć, to też czek. Nie. Zanicz? Nie. Dezorientuj mnie bardziej. I tutaj mamy oczywiście kolejne zaklęcia. Pragnienie, czyli to, co też ma przedmiot, tylko właśnie to jest zaklęcie, którego możemy w nieskończoność używać. Tworzy ciepłą, przypominającą kulę duszę. Duszę kulę, która służy jako wabik i przyciąga do siebie wrogów. Ludzie tęsknią za tym, co stracili i pragną tego, czego nie mają. Być może nazwa tego zaklęcia głośno wyraża tę ironię. Dodatkowo magiczna broń. Zaklęcie przesycające magię trzymaną w drugiej ręce broń, dzięki czemu oprócz podstawowych zadaje ona również dodatkowe obrażenia od magii. Walka mieczem, a rzucanie zaklęć to zupełnie różne rzeczy. Niektórzy członkowie Melfickiej Akademii Magii uważają więc podobnego rodzaju czary za nieczyste. Deszcz włóczni dusz zsyła ulewę z włóczni dusz. Zadaje duże obrażenia, gdy wiele z nich trafi. Przeróbka pradawnego zaklęcia stworzona przez Melficką Akademię Magii. Pomysł jest prosty, lecz jego potencjał ogromny. Jeśli dobrze go wykorzystać, oczywiście. Fala uderzeniowa nie zadaje obrażeń, lecz uwalnia potężną falę uderzeniową, która przewraca przeciwników. Służy do ogłuszania wrogów i zmuszania ich do odsunięcia się. Niektórzy powiadają, że to dzieci nada, ale dla pomysłowego maga zaklęcie to może stać się śmiercionośnym narzędziem. Ano i teraz jest to zaklęcie, a nie cud. I tutaj wielka, ciężka strzała dusz, wielka strzała dusz i zwykła strzała dusz. Wielką już jedną mamy, więc weźmy sobie strzałę dusz, weźmy sobie może właśnie falę uderzeniową i ten też musi dusz. Na wszystko, co może mi aktualnie gościu zaoferować, jestem w stanie tego używać. Płomienia nie posiadam, to jeszcze przegadajmy z nim to i o to. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Never forget, young pupil, there are no shortcuts to mastery. The forces of magic are sourced... Dobra, tu już się powtarza. Young pupil, do not take my... No i teraz w tym momencie, gdy pokonam bossa, który znajduje... O kurde! Jakiś gracz mnie zaatakował! Dobra, czekaj kolego. Chcesz walczyć? Dobrze, ale chodź zawalczymy na równym terenie. Tutaj chodź. O, tutaj chodź. Zobaczmy, czy się pokłoni. A gdzie tam? Niehonorowy gość, no co za... Gość będzie bazował na krwawieniu, na krwotoku, czyli na obniżaniu mi... Kurde! Jak on mi z tego trafił? Jezus? Ale też widać, że gościu jest jakiś par... ma więcej w ogóle... wyższe obrażeń, to ma lepsze statystyki ode mnie. Boże! Daj żyć, człowieku! Stary, ja tych noży mam dużo, ja tak mogę w kółko. No jak on mi... Jak on mi zadaje w ogóle obrażenia od krwawienia w momencie, w którym ja mam podniesioną tarczę? To jest bez sensu! Oczywiście. Tfu! Spierdaj, kurwa! Że nienawidzę takich ludzi, no. Nie dość, że się w ogóle nie ukłonił przed pojedynkiem, to jeszcze widać, że gościu ma większe statystyki ode mnie.
Był w stanie w ogóle używać broni, takiej, której ja nawet nie mam w arsenale. Teraz zyskajmy człowieczeństwo. Postrójmy sobie zaklęcia, skoro mam. Strzała dusz. Wielka strzała dusz. Tutaj. Emisja mocy. I weźmy sobie... A kurde, to nie jest strzała. Strzała. I tutaj sobie kupimy jeszcze deszcz włóczni. Chociaż nie. Wrzućmy wielką strzałę dusz i weźmy sobie... A nie, dobra, nie. Dobra, nie. Nieważne. Nie mam w ogóle katalizatora do stu, więc nie ma sensu pakować ich do siebie. Palić nie mam czego. Czy ja chcę coś schować? No w sumie mógłbym pozbyć się paru broni. Że paru. Nie tych dwóch. Tutaj nic. Kostur zostaje ze mną. Tutaj to wszystko możemy zrzucić. Tylko nie będę nad nim wykorzystywał. Równowagi nie muszę zwiększać. To mi lekko zwiększa HP. Myślę, że ten pieśń sobie wymienię na tym z lazurowym klejnotem. Albo nie, ten pieśń 2, to będzie lepsze. Bo nie mam broni, która zadaje obrażenia od pchnięć, więc bez sensu nosić to, skoro mogę coś innego zakręcić, nie chcę zmieniać. Za to te strzały mogę na razie przerzucić. Tego nie przerzucamy, tutaj też nic. No i dobrze. Tutaj też nie ma czego przerzucać. Dobra. To teraz co? Ja lecę znowu na ten statek, ale widzimy się po cięciu, żeby oszczędzić trochę trasy. Dobra, jestem już na statku, pokonałem wszystkich, no poza bossem oczywiście. I tutaj trzeba zejść po pokład. Tu jest walka z bossem. Jeśli się kojarzę, po drugiej stronie, w sensie zanim... Nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było. Czy pokonałem bossa i od razu jest cutscenka, czy może... Jeszcze muszę coś zrobić dalej, ale wiem, że da się tutaj zdobyć właśnie płomień piromancji. Tylko taki, który zadaje tym większe obrażenia i bardziej jesteśmy pustym. Ale póki co, wejdźmy we mgłę i zawalczmy ze zręcznym strażnikiem, który no widać, że jest trochę niecodziennym przeciwnikiem. Okej, no fajne obrażenia. Zobaczmy sobie, jak zadziała na niego magia. Zobaczmy. No, nawet fajne. Jezu. Ja nie wiem, czy chcę wiedzieć, jakim cudem ten gość, to coś stało się tym, czym jest. No, dawaj. Okej, taktycznie trzeba go... A właśnie, pokażę wam te... Estus, podleczyć się. To wiadomo, wielka strzała dusz to oczywiście większy damage, ale też dłuższe ładowanie. Ale nie tak długie jak w przypadku pierwszej części Soulsu, gdzie tamto ładowanie potrafiło naprawdę dać kość. Zobaczmy to. A, po prostu statywalnicze, jak to właśnie bije damage, więc muszę pamiętać. I też strzał dusz. Takie coś. Każda zadaje 15, więc gdy cały atak trafi, to zadajemy nawet fajne obrażenia. To właśnie, kliw jest taki, że to musi trafić całkowicie. A nie tylko pojedynczymi czasami. O, najpierw się go dał zachwiać, proszę. To nie spodziewamy go. Steczka. Dobra. Trzymamy wrać między tym filarem, żeby go właśnie jakoś tak stagować. Teraz klejmy, żeby się podleczyć. Spróbujmy na blisko trochę. Cios. Ach, to średnio. To bardzo średnio wyszło. Do tyłu. Jeden klejnot. Drugi. Unik. O, proszę, nawet nie musiałem robić uniku. Tam się prawie zostawił. Nie wiem, która część tego przeciwnika jest bardziej niebezpieczna. Ta z mieczami czy z maczugami? Choć podejrzewam, że pewnie im więcej mu HP odbiorę, tym... Tym bardziej niebezpieczny się staje. O, proszę, walnąłby mnie teraz za cztery ciosy. Ładne kombo by się zrobił. Spróbuję go zwiększać dystans, jak już mam możliwość używania za. Ładnie, prawda, ładnie daje się kroić.
używania zaklęć, tylko coś sobie tylko tak korzystajmy. Teraz z cięciem. Okej. Okay. To mi się w miarę mi się udało przewidzieć jego atak. Wtedy jestem miał zadowolony. Jakim prętem mi miał w zasięgu? No to jest przecież to jest wszystko zalane, to nie da się tam normalnie chodzić. Czekaj, stop. Ej, to się zalewa coraz bardziej?! Bo ty żartujesz! Czy mi się teraz wydaje, że to się coraz bardziej zalewa? Ej, no nie, tu nie było tyle wody! No nie mówcie mi, że to jest ograniczona walka na czas! No patrzcie go! Nawet biegać nie mogę do porządku, przez to, że jest tyle wody. Ani uników porządnych robić. No, na bug bym nie trafił, gdybym nie odszedł. Jestem niemal pewny. Okładajmy go ile mogę, ile można. Już jest opcja, to bijemy tymi zaklęciami ile wlezie. Dobra, nie wiem, czy poziom tej wody się faktycznie podnosi w miarę tej walki, ale wolę tego nie sprawdzać. Dobrze. Okej, myślę, że jeszcze no, maksymalnie 3 ciosy powinny go położyć. Znaczy ciosy, 3 zaklęcia. Raz, 2, a proszę, nawet 2 wystarczyły. Pięknie, za pierwszym podejściem udało się go rozwalić. Dusza zręcznego strażnika. No nie, woda teraz... Woda jednak się nie ten... Nie było wody, czyli... Musiało być cały czas tyle samo. Ale nie, muszę wejść chyba na górę i użyć, zdaje się, steru. Albo czegoś w kajucie. Tutaj to jest takie coś... No, nie nazwę tego astrolabium, bo nie mam tego pojęcia, co to jest tak naprawdę. Ale na pewno nie astrolabium. Powiedzmy, że coś w rodzaju kompasu. A nie, to jest zwykły płomień piromancji. No proszę, czyli kolejna zmiana. Dla mnie oczywiście. Proszę, płomień piromancji. Wygląda on w taki sposób. I uwaga, katalizator ognia używany przez piromantów, którzy pobudzają płomień, by uprawiać ognistą sztukę. Wyposaż się w płomień piromancji, by korzystać z jej dobrodziejstw i dostój zaklęcia przy ognisku. Siła piromancji zależy od posiadanego przez ciebie płomienia, który można ulepszyć przez wzmocnienie. Właśnie, to jest też fajne w tej części, że piromancja jest kompletnie darmowa i tylko tyle, ile mamy zaklęć oraz wytrzymałości, na tyle możemy sobie pozwolić z używaniem tych zaklęć piromancji. Tylko niestety, no, jeśli trafi się przeciwnik, który ma naprawdę dużą negację obrażeń od ognia, no to nie podziałamy za dużo. I kula ognia to zaklęcie, które zdobyliśmy. Standardowe zaklęcie piromantów tworzy kulę ognia rzucaną w przeciwnika. Aby korzystać z piromancji, wyposaż się w płomień. No dobra, to jest bardzo ważne. Powtórka by była. Okay. Tarcza, miecz. I odpalmy to. Przeniesiemy się teraz do nowej lokacji. Po prostu dobrze pan nie pamiętam, co powiedzieć. Chyba się to nazywa... Właśnie, to jest ta lokacja tam. Ten cały fort wielki. To się chyba nazywa Zaginiony Bastion? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Nie pokazała się jeszcze ta. Magodzie kolejny. To jest informacja a propos jesteśmy w lokacji. Jeszcze. Uważaj na skok. Spoko. O, pełno typów. Góra. Co góra? Nie ma tu nikogo. Wow! Ej, oni naprawdę nie lubią się z magią.
Aha, nie, Boże, góra, bo to jest winda. Jezu, nie zauważam tego guzika. Na środku. Jak zrobić taką królowaną windę. Dobra, dlatego góra. To jest jakiś przedmiot. Okej, jestem łasy na to, aby go zdobyć. Tylko może najpierw rozpalę ogniwo, które powinno się gdzieś znajdować. I wydam bezcelowość. Musiałem sprawdzić, czy tu nie ma jakiejś ściany. Chociaż szanse były nikłe. Tu jest jeden boss, którego nawet nie trzeba pokonywać. Ale Jezu, on mnie tak wkurzał na konsoli, bo się tak ciężko z nim walczyło, nie? Finalnie jak mi się już udało go pokonać, to byłem dosłownie zmuszony wykorzystać chyba wszelakie zaginiona twierdza. No, byłem blisko. To byłem zmuszony wykorzystać wszelakie możliwości... Byłem zamieniony w kamień, czy to jest taki trup? Dobre pytanie. Że to mówię za czysto. No, powiedzmy. Dobra, że mnie ten... Nie zgubił wątku, to musiałem wykorzystać piromancję podpalające i to w naprawdę dużych ilościach, znaczy podpalające, zatruwające, a są takie. A było ich trochę, mówiąc krótko. Znaczy miałem kilka, nie kilkanaście ich użyć i o, tu jest Nicho, pięknie. Spalmy od razu. Ale trochę mi zajęło, naprawdę pokonaj tego przeciwnika. Najgorsze w nim jest to, że jak źle wytajmingujecie czas, to... Znaczy czas. Źle wytajmingujecie swoją pozycję, to będziecie w... To znaczy będziecie w stanie. To będziecie walczyć tak naprawdę z trzema przeciwnikami naraz. Tego samego typu, z takimi samymi atakami. To jest naprawdę irytujące. Był łatwiej proszek naprawczy. Mech trochę. Słabe to trochę. Ale dobra, wróćmy teraz może kością do ognika, żeby nie marnować czasu. No i co? Myślę, że to jest idealny moment też, aby zakończyć odcinek. Boss pokonany, nowa lokacja odkryta. Ognicho też rozpalone. No to cóż, my widzimy się w kolejnym materiale, w którym nie będziemy od razu zabierali się za zaginiony bastion. Tak? Dobrze. Zaginioną twierdzę. No kurde, cały czas mi ten basen stoi z tyłu głowy. Ale najpierw jeszcze cofniemy się do... od razu się tam przyniosę. Do Chini Upadłych Olbrzymów, aby z głównej wieży właśnie, używając klucza żołnierza, przedostać się za tamte drugie drzwi, które były przed windami do ostatniego olbrzyma, bo tam też znajduje się kolejny boss. Jest to właśnie prześladowca, który pojawił się w drugim odcinku, ale którego wam chyba wyciąłem, bo wtedy był to po prostu jako zwykły przeciwnik, a tak o będzie to boss, którego przy dobrych wiatrach uda się szybko pokonać, a co za tym idzie, od razu zająć się eksploracją zaginionej twierdzy, bo tam jest właśnie kolejny punkt, który mnie przeniesie do tamtego miejsca. W sensie jest to druga możliwość przeniesienia się do tej twierdzy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Dark Souls, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Super, jak już udało mi się gest, to oczywiście nie ten, który chciałem. Cześć!